z przewodniczącym Rady Miejskiej w Prusicach, z panem Zbigniewem Ziomkiem, na rynku w Prusicach, który jest swoistą perełką od pewnego czasu. I od tego też zaczynając, o inwestycjach, o tym, co dobre, a głównie to, co dobre. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Ziomek, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice, jak już Pani powiedziała. Drugą kadencję jestem przewodniczącym. Nie ukrywam, że z tym burmistrzem, którym współpracuję w tej chwili, jestem po prostu zaszczycony, że mogę. Jest to młody człowiek, który potrafi realizować nie tylko swoje marzenia, ale marzenia mieszkańców, bo to jest istotne. To, co zrobił do tej pory, samo za siebie mówi. Nie mówię o nagrodach, które są znane pewnie z gazet, że sukcesy, które osiągnął, przekładają się w rankingach, że nasza gmina jako gmina miejsko-wiejska zajmuje je w pierwszej dziesiątce, więc ten ranking świadczy o tym, że kierunek przyjęty przez burmistrza i oczywiście przy wsparciu Rady Miasta i Gminy Prusice, której jestem przedstawicielem i mogę tu powiedzieć głośno, że ta współpraca układa się wspaniale. Rozumiemy się z burmistrzem jako rada. Wspieramy się również jak w każdym samorządzie, ale jest to konstruktywne dla tej gminy, dla jej mieszkańców. Efekty, które Państwo mogą zobaczyć, inwestycje zrealizowane, są naprawdę imponujące. Jeśli chodzi o takie kluczowe inwestycje zrealizowane dla tej gminy, to na pewno oczyszczalnia ścieków, która wraz z kanalizacją była realizowana w latach 2014. Oczyszczalnia została otwarta oficjalnie, ale wcześniej wykonano kanalizację, która nie do końca za poprzedniego włodarza była prawidłowo wykonana, więc burmistrz, który nastał, potrafił to naprawić i po prostu doprojektowano ponad 400 przyłączy dodatkowych, a mieszkańcy zapłacili tylko 10% wartości dzięki temu, że burmistrz pozyskał środki zewnętrzne. Efekty pozyskiwania środków zewnętrznych, co prawda bez których nie byłoby szans na rozwój tej gminy, widać naprawdę gołym okiem. Zadowolenie mieszkańców z infrastruktury, która tu została wykonana, między innymi drogi, które są realizowane we wszystkich miejscowościach. Oprócz tego piękne obiekty jak Multiteka, która została wykonana od podstaw już za tej kadencji burmistrza, to znaczy 8-letniej, bo już o tym mówię, od 2010 do 2018. Remont tego pięknego naszego Domu Kultury, który w środku jest piękny, na zewnątrz jeszcze wymaga termomodernizacja, która jest zaplanowana, będzie realizowana, ale w środku już efekty widać, że to kino, które powstało, jest też potrzebne dla rozwoju tej gminy, bo mieszkańcy mają się gdzie skupiać. Zresztą z okolic, z okolicznych gmin przyjeżdżają, tanie bilety, ciekawy repertuar. Dyrektor Paweł Grzyb stara się tak po prostu zaplanować, jeśli chodzi o samą pracę tego kina, żeby ludzie byli zadowoleni z godzin otwarcia i przede wszystkim z repertuaru, który potrafi załatwić, sprowadzić, jakby to nie nazwał, do tego naszego kina. Oprócz tego mamy fitness, świetna sprawa. Burmistrz jako sportowiec, zresztą dzisiejszy bieg pokazuje, że potrafi uczestniczyć w wszelkich imprezach. Nie tylko na rowerze jeździ świetnie, ale i biega. Powoduje, że mieszkańcy, którzy chcą w jakiś sposób uczestniczyć w takim odnowie biologicznej, mogą skorzystać z fitnessu. Cóż więcej powiedzieć, jeśli chodzi o miejscowości, bo ten rozwój gminy przekłada się na zrównoważony rozwój, więc są realizowane inwestycje drogowe, które de facto widać naprawdę w każdej miejscowości. Mamy trzy orliki, to jest oferta sportowa. Ostatnim rzutem na taśmę powstał orlik w Pawłowie w 2012 roku. Koniec marca zdążyliśmy złożyć wniosek. Został wykonany ponad 2 miliony inwestycja. Wdzięczni mieszkańcy, gdzie jestem mieszkańcem zresztą,
są naprawdę szczęśliwi, że mają taki wspaniały obiekt. Nie tylko jest to dla Pawłowa, ale i dla Wszemirowa, i dla okolicznych miejscowości. Każdy może chętny przyjechać, skorzystać z tego obiektu. Kolejny mamy w Orlik w Skokowej, który został wybudowany wcześniej, jeszcze kiedy burmistrz był wicestarostą powiatu trzebnickiego, dołożył wszelkich starań, żeby powstał ten obiekt. Jeśli chodzi o Prusice, to już był realizowany też Orlik najwcześniej, powiem szczerze, bo jest to obiekt przy szkole, który de facto mamy zamiar modernizować. Zresztą burmistrz na ten temat by więcej powiedział. Inwestycje, które postaraliśmy się jeszcze zrealizować, to są remonty świetlic, teraz tak bardzo ważne, modernizacja, termomodernizacja we Wszemirowie świetlicy, w Pawłowie świetlicy i remizy. Jest to w trakcie akurat wykonywania, ale mam nadzieję, że za miesiąc mieszkańcy będą się cieszyć wspólnie z nami jako samorządem i z panem burmistrzem z tego obiektu, jednego, drugiego. Kolejne mamy zaplanowane. Burmistrz już te środki postarał się w jakiś sposób zabezpieczyć zewnętrzne. To jest istotne, że jako młody człowiek na początku, jak wystartował jako burmistrz, miałem pewne, jako już starszy, mam w tej chwili 62 lata, więc on wtedy jako młody człowiek, to miałem pewne obawy, czy podoła tak wielkiemu zadaniu jak kierowanie gminą i rozwojowi tej gminy. A on wytyczył naprawdę wspaniałe kierunki. Przede wszystkim stał się takim młodym wizjonerem, który dostrzegł światełko, że środki unijne dają naprawdę szansę na zwiększenie budżetu. Samo zadłużenie gminy nie jest tu istotne, bo ono procentuje, bo się spłaca je później, ale efekty dla osadnictwa, bo jeśli coś jest rozwinięte, zabezpieczone, przygotowane, uzbrojone, powoduje, że ludzie chętnie się osiedlą i te podatki wzrosną i będą wpływy do budżetu, więc się spłaci te zadłużenie, które tam powstaje w związku z zaciąganiem różnych zobowiązań. Co jest ważne? Perspektywa środków unijnych w pewnym momencie się skończy, jeśli chodzi o Polskę, więc cieszę się, że potrafił maksymalnie skorzystać z możliwości pozyskania tych środków. Pewne obawy zawsze występują, ale mam nadzieję, że przygotowanie to, które pan burmistrz zaproponował, jeśli chodzi o rozwój gminy, zostanie zrealizowane bardzo mądrze, bo padają pewne nieraz zarzuty, po co zadłużać. Lepiej zadłużyć i zrobić coś, czy siedzieć i nic nie robić, zasklepić się w kokonie i pokazywać, że będzie dobrze, no może kiedyś będzie dobrze. Nie, już jest dobrze. Wystarczy spojrzeć na ten piękny rynek, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają go poprzednio, lat temu 16, a ja pamiętam. Naprawdę postęp wielki. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Nie ukrywam, że te kamienice, uliczki boczne dochodzące do rynku wymagają wielkiego wsparcia. To, co burmistrz proponuje, mam nadzieję, że uda się zrealizować właśnie też dzięki środkom zewnętrznym, bo proszę Państwa, sam ratusz piękny, boczne uliczki musimy jednak dofinansować ze środków zewnętrznych. Ale to wszystko kwestia czasu. Kiedy wszystko dzieje się pod pieczą młodego wizjonera, ale też znakomitego gospodarza, to tylko z taką myślą można iść w przyszłość. Ja mam taką nadzieję, nie ukrywam, że życzę burmistrzowi gminy Prusice dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią to w nadchodzących wyborach, bo nie wspomniałem jeszcze o ścieżkach rowerowych. Mam nadzieję, że pan burmistrz na ten temat wypowie się, ale to też jest jego inicjatywa. Nakłonił grupę burmistrzów, którzy potrafili dogadać się, krótko mówiąc. I ten projekt został jakby na wyższym szczeblu zaaprobowany i to powoduje, że mamy już odcinki oddane, a dzisiaj będzie pewnie oficjalne otwarcie odcinka, który tutaj u nas przebiega. Także cieszę się z tego, że udało się tak wiele zrobić i to, co powiedziałem, życzę burmistrzowi udanych wyborów.
i żeby miał mądrych, rozsądnych radnych, którzy go będą wspierać.